Lepsza praca mózgu na starość, mocne kości, sprawniejsze i większe mięśnie, poprawa pamięci i mniejsze ryzyko depresji. To wszystko jest lista korzyści, jakich dostarczy nam kreatyna, czyli substancja znana dość dobrze młodemu pokoleniu, a w szczególności temu, które trenuje na siłowni. Ale, jak się okazuje, związkiem tym powinny zainteresować się w szczególności osoby starsze. Dlaczego? O tym będzie dzisiejszy odcinek. Co to jest kreatyna? Dlaczego warto ją przyjmować? W jakich ilościach ją przyjmować? O tym będzie dzisiejszy odcinek. A przy okazji rozwieję także kilka popularnych mitów dotyczących suplementacji tego związku. A my zacznijmy od tego, czym w ogóle jest kreatyna i gdzie można ją znaleźć. Czym jest kreatyna i jakie pełni funkcje? Otóż kreatyna to organiczny związek chemiczny, który naturalnie produkowany jest w organizmie. Natomiast 95% całej puli kreatyny zmagazynowane jest w naszych mięśniach szkieletowych. Natomiast te pozostałe 5% trafia do innych tkanek, na przykład do mózgu, do wątroby, do jąder, do nerek, czy też nawet do naszego serca. A jaką rolę pełni kreatyna w naszym ciele? Otóż zasadniczą funkcją kreatyny jest udział w procesach energetycznych zachodzących w mięśniach. Co to oznacza? Kreatyna stanowi pewnego rodzaju magazyn energii i w momencie intensywnego wysiłku daje zastrzyk energii niezbędnej do skurczu komórek mięśniowych. Niestety cały problem polega na tym, że zapasy tej kreatyny w naszych mięśniach są dość mocno ograniczone i wystarczają na zaledwie kilkanaście minut takiego intensywnego wysiłku fizycznego. Po ich wyczerpaniu, oczywiście po wyczerpaniu zapasów kreatyny, organizm sięga po energię, która pochodzi z glukozy, a później ewentualnie zapasów tłuszczu. Jednak jak wiadomo, proces ten jest już niestety mniej wydajny i wymaga więcej czasu. Jak zatem widać, kreatyna dostarcza zastrzyków energii, które wykorzystywane są tu i teraz, ale prócz tego bierze udział w innych cyklach metabolicznych, które usprawniają pracę mózgu, strukturę kości i o tym Państwu teraz opowiem. Zacznijmy od mózgu. Chociaż mózg wykorzystuje naprawdę niewielkie ilości kreatyny, to mają one kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o zaopatrzenie komórek naszego mózgu w energię w trakcie np. intensywnego wysiłku intelektualnego, czy też np. stresu psychicznego, ale także stresu metabolicznego, takiego np. jak zmęczenie, czy też, tutaj bardzo ważne, uwaga, niedobór snu. Otóż, jak wskazują badania, suplementacja kreatyną przyczynia się do wzrostu poziomu kreatyny w mózgu, co natomiast wiąże się z poprawą funkcji poznawczych, takich jak pamięć i procesy rozumowania. Co istotne, efekt ten jest szczególnie widoczny w przypadku osób w podeszłym wieku, a więc u tej grupy pacjentów, która jest szczególnie narażona właśnie na zaburzenia funkcji poznawczych, kolejno na demencję, czy też oczywiście w wieku starszym na zaburzenia snu. I co ciekawe, kreatyna wykazuje także potencjalny wpływ na poprawę nastroju, jeszcze ważniejsze, zmniejsza objawy smutku i depresji. Jakby tego było mało, coraz więcej badań wskazuje, że stosowanie kreatyny wspomaga leczenie wielu schorzeń neurologicznych, takich na przykład jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, czy też stwardnienie zanikowe boczne. Biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie informacje, to dochodzimy do wniosku, że kreatyna jest to substancja o działaniu neuroprotekcyjnym, czyli działającym ochronnie na nasze komórki mózgowe w naszym mózgu. Natomiast tutaj warto dodać, że wpływ stosowania kreatyny w jakichkolwiek chorobach związanych z naszym układem nerwowym, czy też z naszym zdrowiem psychicznym, choć jest niezwykle obiecujący, to nadal wymaga większej ilości badań, w tym badań z udziałem ludzi. A my przejdźmy dalej. Badania dowodzą, że suplementacja czy też spożywanie kreatyny przez osoby starsze powoduje wzrost masy mięśniowej i zmniejsza ryzyko rozwoju sarkopenii, czyli niebezpiecznej dla zdrowia osób starszych czy też seniorów, choroby, która objawia się utratą masy mięśniowej, siły mięśniowej i to wszystko powoduje niestety pewnego rodzaju inwalidztwo. Natomiast, co istotne, co trzeba tutaj wyraźnie podkreślić, kreatyna sama w sobie oczywiście nie buduje mięśni, lecz wspomaga ten proces podczas wykonywania regularnych treningów. A więc, samo stosowanie kreatyny nie spowoduje wzrostu masy mięśniowej, jeśli dana osoba, senior też na przykład, będzie prowadził siedzący tryb życia.
Dlatego też suplementacja kreatyny przez seniorów jest jak najbardziej uzasadniona, ale tylko w połączeniu z treningiem oporowym, treningiem siłowym, a więc na przykład ćwiczenia z podnoszeniem ciężarków, ćwiczenia z wykorzystaniem na przykład gum oporowych, czy też z wykorzystaniem własnego, czy też własnej masy ciała. Swoją drogą to właśnie ten rodzaj treningu, a więc trening siłowy, pełni kluczową rolę w zapobieganiu sarkopenii u osób w podeszłym wieku. A my przejdźmy do kolejnego, dość zaskakującego wpływu kreatyny na nasze zdrowie. Otóż okazuje się, że wspomniane już przed chwilą połączenie suplementacji kreatyną z treningiem siłowym, czy też treningiem oporowym, chroni nasze kości przed utratą gęstości mineralnej, a tym samym oczywiście możemy się domyślić, że chroni nas przed osteoporozą, w szczególności w wieku starszym, a to łączy się z mniejszym ryzykiem złamań kości. Dla przykładu, w jednym z takich badań wykazano, że w porównaniu do samego treningu oporowego, roczna suplementacja kreatyną wykonana razem z treningiem oporowym przez kobiety po menopauzie pozwala zachować gęstość mineralną szyjki kości udowej oraz zwiększa szerokość trzonu kości udowej. Oznacza to, że szyjka kości udowej u kobiet w okresie pomenopauzalnym, które jednocześnie ćwiczą i suplementują kreatynę, no cechuje się wyższą odpornością na złamanie, co, jak wiemy, stanowi poważny problem oczywiście w tej grupie wiekowej. Natomiast tutaj ponownie dla porządku trzeba zaznaczyć, że tych badań niestety jest mało i trzeba więcej badań właśnie tego typu, by mieć większą pewność, że kreatyna w połączeniu z ćwiczeniami działa właśnie w ten sposób. A my odpowiedzmy sobie na pytanie, jak stosować kreatynę? Otóż zgodnie z wynikami setek przeprowadzonych badań, skuteczna i zarazem w pełni bezpieczna dawka kreatyny, bo to jest bardzo ważne, prowadząca do wzrostu jej zapasów w naszych mięśniach, wynosi od 3 do 5 gramów na dobę. Natomiast taką najbardziej popularną strategią przyjmowania kreatyny przez sportowców jest tak zwane ładowanie kreatyną, które polega na jej suplementacji przez pierwsze 5 czy też 7 dni w dawce 0,3 g na kilogram masy ciała na dzień, czyli około od 20 do 25 g na dzień. Przy czym ilość ta, to co jest bardzo istotne, musi być podzielona na 4 równomiernie rozłożone porcje w skali dnia, aby oczywiście zmniejszyć ryzyko rozwoju biegunki, która jest jednym z najczęstszych działań niepożądanych, kiedy spożywamy duże ilości kreatyny. I dopiero po tej fazie, czyli po tej fazie nasycenia kreatyną, zaleca się przejście do fazy podtrzymującej, w której suplementuje się od 3 do 5 g kreatyny na dzień. Istotą tej strategii jest oczywiście jak najszybsze wysycenie kreatyną naszych mięśni szkieletowych. I tutaj pojawia się pytanie, czy rzeczywiście takie ładowanie kreatyną ma sens? I pytanie, czy warto stosować tak duże dawki kreatyny w porządkowej fazie jej suplementacji? Otóż, jak wskazują badania, ładowanie kreatyną rzeczywiście przyspiesza akumulację tego związku w naszych mięśniach. Dla przykładu, 6-dniowa suplementacja 20 g kreatyny na dobę spowodowała wzrost jej poziomu w naszych mięśniach aż o 20%. Z kolei w przypadku stosowania od początku 3 g kreatyny na dobę, taki sam efekt odnotowano dopiero po 30 dniach prowadzenia suplementacji. Jak zatem widać, obie metody są równie skuteczne. Natomiast, jeśli zasadniczym celem stosowania kreatyny nie jest osiągnięcie szybkiego efektu, ale na przykład poprawa stanu naszych kości, poprawa stanu naszego mózgu, to oczywiście ten efekt ładowania się kreatyną naprawdę mija się z celem. A my odpowiedzmy sobie na pytanie, kiedy przyjmować kreatynę? Przed treningiem, po treningu, a może w trakcie? Otóż okazuje się, że moment przyjmowania kreatyny nie ma prawdopodobnie większego znaczenia, jeśli chodzi o jej wpływ na przyrost masy mięśniowej czy też wydolność fizyczną. Dotychczas przeprowadzone badania nie wykazały bowiem aż tak istotnych różnic w działaniu kreatyny, czy to po przyjmowaniu na kilka godzin przed treningiem, czy też na kilka godzin po treningu, czy nawet w trakcie trwania tego treningu, czy też bezpośrednio, czy przed nim, czy bezpośrednio po nim. Tym bardziej osoby, które stosują kreatynę w celach innych niż poprawa wydolności fizycznej, mogą przyjmować ją w dowolnym momencie dnia. Natomiast co jest pewne, to fakt,
że kreatyna wchłania się lepiej, gdy jest przyjmowana razem z posiłkiem, który bogaty jest w węglowodany, jak i białko, a także składniki pokarmowe, które powodują wzrost poziomu insuliny we krwi. I to właśnie insulina odgrywa tutaj kluczową rolę w transporcie kreatyny do naszych komórek mięśniowych, zwiększając oczywiście jej przyswajalność i, co jeszcze ważniejsze, efektywność działania. Dlatego też kreatynę zawsze warto przyjmować razem z posiłkiem, na przykład śniadaniem czy też kolacją. Teraz przejdźmy do sekcji mitów na temat kreatyny. Drodzy Państwo, nie da się ukryć, że kreatyna to jeden z najlepiej przebadanych i najbezpieczniejszych suplementów diety. A mimo to wokół jej tematu krąży wciąż wiele mitów i nieporozumień. Natomiast niektóre popularne mity udało nam się już zupełnie przypadkiem obalić już w trakcie omawiania właśnie w tym odcinku jej właściwości i zaleceń dotyczących stosowania kreatyny. A mowa tu przede wszystkim o micie związanym z koniecznością ładowania kreatyną w pierwszym tygodniu jej stosowania. Wiemy już, że nie jest to konieczne. A jakie jeszcze inne popularne mity krążą wokół kreatyny? Otóż kolejny mit brzmi: kreatyna jest tylko dla siłaczy. Otóż takim czołowym mitem związanym właśnie z suplementacją, tym związkiem, jest stwierdzenie, że kreatyna sprawdza się tylko i wyłącznie w przypadku sportów siłowych o wysokiej intensywności. Oczywiście jest to nieprawda, bowiem wykazano, że suplementacja kreatyną daje korzyści w przypadku różnych dyscyplin sportowych. A w tym w sportach wytrzymałościowych, takich jak bieganie, pływanie czy też kolarstwo. Kolejno, w sportach drużynowych, takich jak piłka nożna czy też siatkówka, a także w sportach walki. Oczywiście kreatyna to także związek, na którym skorzystają seniorzy, a w szczególności ich mózg oraz ich kości. Kolejny mit, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, odnosi się do rzekomego szkodliwego wpływu kreatyny na funkcjonowanie nerek. Otóż suplementacja kreatyny zwiększa nieznacznie poziom kreatyniny we krwi, zaś właśnie kreatynina stanowi podstawowy marker diagnostyczny w chorobach narządów, jakim są nerki. I to właśnie ta informacja, to powiązanie bardzo często wzbudza wiele obaw i niepokoju, jeśli chodzi o bezpieczeństwo stosowania kreatyny. A jak jest naprawdę? Czy kreatyna uszkadza lub też może zbyt mocno obciąża nerki? Otóż przeprowadzone do tej pory liczone w setkach, a być może nawet w tysiącach badania wykazały, że nie ma negatywnego wpływu kreatyny właśnie na nerki, czy nawet na wątrobę, bo i takie sugestie były. Natomiast muszę tutaj podkreślić jedną ważną rzecz, co jest istotne w kontekście zdrowia, zwłaszcza seniorów, którzy również odnoszą korzyści z suplementacji kreatyną. Otóż o ile stosowanie kreatyny jest bezpieczne dla zdrowych nerek, to może rzeczywiście być zbyt mocno obciążające dla nerek osób, które mają zdiagnozowane choroby tego narządu albo zaburzone funkcje nerek. Dlatego też niewydolność nerek stanowi kluczowe przeciwwskazanie do stosowania czy też suplementacji kreatyny. I to była ostatnia myśl w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze, zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.